To będzie panel z bohaterami Grand Prix! Panie i panowie, lecimy! Teraz bardzo ważna informacja. Pojawiały się różne plotki na temat tego, jak będzie ten turniej wyglądał, jak będzie wyglądało losowanie, że jakieś koszyki i tak dalej, i tak dalej. Losowanie odbędzie się na drugiej konferencji i będzie legitne, czyste i klarowne. I kto wie, być może nawet bezpośrednio wy będziecie mogli wziąć w nim udział. W ofercie naszego sponsora możecie obstawiać zwycięzcę Grand Prix. Według bookmachera faworytem do wygrania całego Grand Prix jest Marcin Najman, a największym underdogiem, choć kto wie, być może okaże się czarnym koniem, Ludwiczek. Ośmioro równych sobie zawodników, tutaj nie ma nikogo lepszego, gorszego. Mamy bardzo wysokich, bardzo niskich, ciężkich czy lekkich, tak jak Lizak, który waży 65 kilo, a oprócz niego wszyscy ważą zdecydowanie więcej, mamy też kilku zawodników plus 100 kilogramowych. To będzie coś niesamowitego i to, co powiedział Arek na samym początku, losowanie dotyczy wszystkich i nie ma żadnych możliwości, żeby ktoś mógł sobie wybrać, że nie chce z którymś zawodnikiem zawalczyć. Panowie nie mają czegoś takiego w kontraktach, tak więc o to nie musicie się bać. I chciałbym zacząć od pana Jacka Murańskiego. Zaskoczyło mnie to, że po tragedii, która się panu wydarzyła w rodzinie, tak szybko zdecydował się pan wrócić i być w internecie i walczyć w tym turnieju. I chciałem zapytać o motywację. Skąd taka decyzja? Ja może skorzystam z okazji. Chciałbym podziękować Federacji High League za bardzo godne zachowanie, za uczczenie minutą ciszy o pamięci mojego syna, jak również publiczności High League'a, która zachowała się przed tą szóstką bardzo godnie. Dziękuję bardzo z całego serca. To było bardzo dla nas ważne, dla mnie i dla żony. Dziękuję wam bardzo. Mateuszu, wracając do twojego pytania, to ja tu jestem po to, by wygrać ten turniej, a gdy go wygram, to żeby dedykować go pamięci mojego syna. Dlatego tu jestem, to jest ten podstawowy powód. Myślę, że to wyczerpuje w całości twoją ciekawość, uzasadnioną zresztą, ale tak, jestem tu po to, żeby to wygrać i mam zamiar popsuć te kursy bookmacherskie i zdetronizować tego faworyta, ale to dopiero w grudniu. Natomiast widzimy na pana ręku jeszcze jest stemblak i to bardziej zaawansowany. To jest po tej operacji, którą wszedł w marcu? To już jest na szczęście proces rehabilitacji, więc tak, operacja rekonstrukcji więzadła była dokładnie 3 marca. Termin kończy się rehabilitacji i pozwolenie na zdjęcie ortezy mam wyznaczony na 3-4 czerwca, więc od tego czasu mamy około 10 dni na przygotowania. Chciałem zapytać, bo tutaj mamy aż 7 potencjalnych rywali pana Jacka. Czy uważacie, że to 10 dni wystarczy, by przygotować się na każdego z was? Tutaj każdy może odpowiadać tak, jak tylko chcecie. Nikt nie poczuł się wywołany do tablicy. Nie, no to ja może zacznę. Moi drodzy, przede wszystkim chciałbym wam dzisiaj przekazać 3 bardzo ważne kwestie i wypowiedzieć się na 3 tematy. Witam serdecznie wszystkich uczestników Grand Prix, oczywiście z wyjątkiem tej starej gangreny. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w losowaniu. Musiał po prostu po kolei detronizować, bo mam zamiar ten turniej wygrać. Muszę teraz pewną dygresję, ale nie do końca, bo jak się interesujecie sportem, to wielu zacznie mówić, a co ten Najman tam wygaduje. Do walki, gdy wiedział, że jest niesprawny, że jest po operacji, to wtedy nabrał. Później chciał się na oczach ludzi pogodzić z Andrzejem. W każdym razie najkrócej można powiedzieć, że nie chciał, go wdarzam jeszcze raz, szanuję go jako wielkiego mistrza. Ale Adamek znowu przyjechał do Polski. Teraz nudzi mnie. Wyzwał mnie po raz kolejny do walki. Tajskie kopyto, jak jakiemuś obłąkanemu, wyjaśnię, to jest głupi i zły pomysł w tym MMA. Nawet na drugi dzień zaczął mówić, że on przecież ze mną nie walczy. On się zachowuje, jakby był kurwa obłąkany. Sytuacja dzisiaj wygląda tak. Dobra, next question. A nie. Marcin, do puenty, bo mamy 8 zawodników. Tak jest, no? Już kończę. Proszę. Chodzi o to, że powiedziałem, żeby mu teraz nabrał odwagi. Żeby nabrał odwagi i żeby jednak powrócił na tą niwę tutaj High League'a i żeby się ze mną zmierzył. Żeby nabrał odwagi, przygotowałem dla niego zbroję. Zbroję z czasów średniowiecza, z bitwy po Grunwaldem, w której być może sam Władysław Jagiełło toczył tą bitwę. Ta zbroja jest tutaj. To jest zbroja dla Adamka, Adamek! Będziesz bezpieczny, zaraz ci to pokażę. Wiadomo, wywiesił flagę Japonii, no to już wszyscy wiemy, że zrobił flagę Japonii. Na tą sytuację, jaka teraz jest, się zdarzyła, postanowiłem, że z pieluchą będzie bezpieczniej, ale chcę Adamkowi udowodnić, że on tą walkę przeżyje. Jak założę taką zbroję, bo ja kazałem tutaj tytanowe wzmocnienia zrobić, bo Jagiełło tego nie miał. Młody człowieku, pozwól, potrzymaj ten mikrofon.
Akurat on się nie zmieści, on akurat nie wejdzie, ale myślałem, inny spokojnie. Że ja mogę. Może Lizak się zmieści. Pierdolę, nie wchodzę tam. Ja wejdę. Adamek, patrz uważnie. Ja wejdę. Ta zbroja cię uchroni, patrz. A teraz zobaczymy, czy odda. Nie jest bezpieczny. Zobacz, Adamek, zobacz. Wątroby nie będziesz miał. Ale życie zachowasz! Wracaj tu! Adamek, gdzie ty jesteś? Zabierać to? Na razie wywieszona flaga Japonii. Pielucha na razie musi zostać. Adamek! Where are you? Ale wiesz, że on po polsku potrafi. Panie Jacku, machał pan głową z niedowierzaniem, jak słuchał pan, kiedy Marcin mówił o Tomku Adamku. Dlaczego? Ale to naprawdę wierzę, że mógłby z takim mistrzem jak Tomek Adamek wytrzymać te 10 sekund? Ja wątpię. Nawet 5. Ale znaj proporcją mocią panie, ale niech wierzy, no dobrze. Marcin, mówiłeś, że 5, prawda? 5 sekund. Tak, 10. Dobra, mówimy tutaj o wielkim człowieku, i o wielkim sportowcu, i o wielkim mistrzu. I oczywiście nie mówię o Marcinie Najmanie, ale dobra, to między bajki można włożyć. Fachowiec się odezwał, kurwa, w sportach walki. 3 walki, 3 w pierdole. Nie, na pewno fachura, jak nie wiem. No. To, że walczyłeś z Uźwiakiem i wygrałeś, raz przegrałeś, i zawalcz z Tańculą, zobaczymy, ile z ciebie zostanie. No. Jacek, a twoi dwoi pogromcy nie przegrali ostatnich walk na ostatniej gali, kurwa? Ale dobrze, że ty się odezwałeś, bo ja chciałbym poruszyć bardzo ważną sprawę losowania. Otóż wyszła tutaj w mediach taka sytuacja, że Szalony Szczur dobiera sobie przeciwników. Macie informację, że jest losowanie. No, losowanie według Szczura polega na tym, że będzie tak długo trwało, dopóki nie wylosuje Jacka Murańskiego. I mam do Mateusza, bo Mateusz zaprzeczał jakby ze strony federacji, ja to rozumiem, jest dementi, że nic takiego nie było, ale jest coś takiego, że marzenia się spełniają. To zróbmy to w drugą stronę. Mateuszu, ja mam taką propozycję. Jakiekolwiek losowanie teraz będzie, to publika, a to ludzie są tutaj najważniejsi. Ludzi nie wolno oszukiwać, ludzi patrz, nie, już próbuję nie można spierdolić. Ludzi nie można robić konia. Nie, mam propozycję, żeby wszystko było otwarte. Ja mam przekonanie, i zresztą tak piszą do mnie też widzowie, że teraz jakiekolwiek losowanie, jeżeli nie wylosuje mnie Szalony Szczur, nie będzie zestawienia Jacek Murański, Szalony Szczur, to będzie podejrzenie od publiki, że coś było skręcone. To żeby obalić te wszelkie podejrzenia, mam taką propozycję, żeby może widzowie, jako pro publico bono, no, bo to dla dobra publicznego, dla dobra publicznego, coś przed chwilą mówiłeś o Adamku, że wyszedł do gołoty po operacji, tak? Ty Marcin, pamiętasz, jak mieliście walczyć, jak przez kontuzję, i powiedział, że ma kontuzję na siebie, ale ze mną może, pamiętasz? Taka kontuzja była, takie złamanie, kurwa, złamanie ręki Najmanowe, pamiętasz? Ja to zaraz. I wtedy podobno właśnie Adamek nabrał, jak twierdziłeś, dopiero odwagi. Więc poczekaj na swoją kolej, nie mam ciebie teraz na razie na radarze. Nie będziesz wyznał. Zakończmy tą sprawę. Czy uważasz, Mateuszu, że żeby przerwać wszelkie dywagacje, rozsądnym byłoby, żeby zagłosowali widzowie w tej chwili gardłami, bądź później też poprzez jakiś sondaż na mediach społecznościowych Heiliga, czy takiego zestawienia sobie życzą i jakiego sobie najbardziej życzą, żeby przerwać wszelkie dywagacje co do ewentualnego sfałszowania losowania. I ty już na ciebie będą głosować na prezydenta. Ty już te głosowania to wiesz, wszystkie wygrasz, kurwa. Mówisz o kontuzji, przyszedłeś tu z tą ręką, kurwa, żeby ci nikt plaszczaka nie zajebał, kurwa, tak. Bo kaleki się nie bije. On opuści tą salę i zdejmuje tą ortezę, tylko frana pani, wiesz. Marcinie, jeszcze jedna rzecz. Cały czas używasz tego stwierdzenia stara gangrena. Dlaczego? Dlaczego stara gangrena? No bo się rozprzestrzenia bardzo szybko i ta zaraza, kurwa, truje wszystko dookoła. No, stara gangrena. Ja bym wolał zobaczyć pana Marcina Najmana z Jackiem Murańskim. Jak wszyscy. W ten sposób. Wydaje mi się, że to jest kombinacja, która rozpierdala. Natomiast najbardziej. Dla was to też jest bardzo ciekawe, bo panowie już od dawna są w tym świecie, szczególnie Marcin Najman. No kurwa, Najman. To już się miało wydarzyć od kiedy? Od dawna. Ale nic straconego, zapewne. I chodzi mi o to, że ty Japczan, czy ty Lizak, mimo dużej różnicy wieku, możecie wpaść w turnieju właśnie, czy to na Jacka, czy na Marcina Najmana. Jak wy byście chcieli w ogóle to przejść? Bo ja wiem, że was to bardzo jara od środka, że wy możecie w ogóle walczyć z takimi nazwiskami. No ja chuj, no on się z Pudzianem bił, człowieku. No to ja kurwa tu przychodzę i też mogę na niego trafić, no zajebiście. Ja się cieszę, no dla natomiast mnie to jest fan jak chuj. Ty Lizak? Obojętne mi to. Bardzo się cieszę, najbardziej chciałbym trafić Marcina Najmana, ponieważ jest faworytem, a ja lubię walczyć z najmocniejszymi. Ważysz 65 kilo i to jak masz na sobie jeszcze wszystkie ubrania, a panowie... W mokrym płaszczu. A wszyscy oprócz ciebie są tutaj dużo ciężsi, ponieważ masz sporo walk amatorskich. Myślałeś o walkach profesjonalnych, zakładam, skoro tyle trenowałeś w życiu. Pierwsze pytanie, czy nie jest to dla ciebie ciężkie, że musisz walczyć właśnie z zawodnikami kategorii ciężkiej? No jestem w dużym strachu, tam koń, lew, tu jakiś kurwa robokop, jestem przerażony. Słusznie!
Bój się, bój! I jeszcze pominął Super Mario, jakby totalnie. A tam siedzi. No, Mario też. Mario jest taki niewyraźny w tej ósemce, że ja jak wejdzie do klatki, nikt nie zauważy. A drugie pytanie, skoro planowałeś walki profesjonalne, czy nie czujesz... No właśnie jestem ciekawy, jak do tego podchodzisz. Jako gość, który chciał poświęcić MMA swoje życie, wchodzisz w świat freaków i to od razu w taki turniej, jest tak różnorodny. No bardzo się cieszę, ponieważ zarobię duże pieniądze. A razem z nami, z mojej lewej strony, jest bohater. Jest człowiek, który odmienił losy freak fightów. I pogodzi wszystkich. Wielki Darolew, który dopiero co zwyciężył swoją walkę z Natanem Marconiem, a już teraz bierze udział w tym turnieju. Kto oprócz ciebie jest tutaj najbardziej groźny? Ja to może w takim moim stylu jak zawsze. Czyli ty, 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 ty. Ty, i ty, i ty, jesteście kurwa w strachu już! Natomiast pamiętam, kiedy kiedyś na fejmie siedzieliście razem na jednym panelu, Jacek Murański oraz Darolew. Tam, kiedy dostał pytanie, Jacek, czy ze względu na wiek mógłby z tobą zawalczyć, no tak podszedł do tego dość ostentacyjnie, tak trochę spychając to, no że proszę cię, no z Darkiem. Ale to pytanie do mnie, czy do pana Jacka? Nie mam żadnych dwóch emocji w jego kierunku. Te emocje mam tylko w kierunku dwóch. Paradoksalnie, bo zapytałeś Jabczana... Nic panu nie zrobiłem. Zapytałeś Jabczana, no dlatego stawienie bez emocji we freakfightach, jaki to ma sens. Ale paradoksalnie, bo zapytałeś Jabczana i Lizaka o ich potencjalną walkę z Neymanem. Otóż wbrew wszystkiemu, pomimo Lizaka nie znam, ale no teraz dopiero dowiedziałem się, że stoi za EBE, no to szacunek za twórczość, ale do Jabczana mam jakby dużą sympatię. Panie Jacku, panie do Jabczana Jacku, mam dużą sympatię ale i skończę. Ale możemy wpaść na siebie, patrzę w kierunku publiczności, do niej się zwracam. I paradoksalnie w tych obu walkach kibicowałbym Neymanowi, no do, właśnie po to, żeby się z nim spotkać. Paradoksalnie. Natomiast ale to pytanie... ale może nie będzie takiej potrzeby, bo ja wiem, że ty już tu próbujesz sobie sprytnie kurwa ominąć losowanie, ludzi namawiasz, żeby głosowali, że na, żeby z reporterem w pierwszej walce. Słuchajcie, ja ci zwracam uwagę, bo pewnie tego nie zauważyłeś, ale to szalony szczur wywołał tą sytuację. To on ogłosił, że ma jakieś tajne dojście. To on się powołał na federację i to on wywołał tą sytuację. A ja chcę tylko, żeby wszystko było transparentne i żeby to ludzie decydowali w tej sytuacji, w tej jedynej sytuacji decydowali, czy życzą sobie takiego starcia. Poczekajcie, bo to jest bardzo ważne. No to ja odpowiem na to. Reporter, ty ponoć to wywołałeś, tak? To, że tutaj on chce z tobą walczyć, mówi, że to ty wywołałeś. Dobra. No to ja... Opowiedz tą historię, Marcin. Ale no właśnie, opowiedz tą historię. Wy nie znacie tej historii, moi drodzy. Po tym, jak wszedłem w niego z buta na High League 5, co tam się kurwa prawie na tej klatce nie rozjebał, to spokojnie, dzisiaj udaję kalek. No więc nie będę kaleki plaszczakował. To on się po prostu zesrał w gacie. Tam tak śmierdziało, może to ochrona potwierdzić. Ci, co tam byli. Słuchajcie, tam się... Panowie tam byli? Tam się nie dało, nie wiem, czy byli ci. Tam ci, tak co byli, co do tej pory w szpitalu. Że normalnie łeb chciało upierdolić. A to naprawdę, dlatego tak gwizdali wszyscy, tak? Tak, bo jebało. Słuchaj, i teraz dalej. Wiecie, co on zrobił? Poszedł do federacji, nawiózł znowu kurwa jakiś badań i mówi, że on nie będzie ze mną walczył jeden na jeden, tylko dwóch na dwóch. I przysięgam wam, że tak było. Ale Marcin, czekaj, ale miał kontuzję, że może walczyć nie z tobą, ale ze mną. To jest taka kontuzja, że z tobą nie może, ale ze mną. I powiedział tak, że on tylko może walczyć dwóch na dwóch, no żeby się schować za plecy, kurwa, jak zwykle i żeby ktoś na pierwszy front poszedł, no bo no, skuteczność jest jego bardzo dobra. No, trzy walki, trzy w pierdole, no przypomnę. Tamtej walki i tak by nie było. Teraz jest losowanie, no to co robi? Próbuje ludzi namówić, żeby głosowali, żeby on od razu z reporterem. Bierzesz udział w Grand Prix, największym Grand Prix w tym kraju, kurwa. Najman, i jest losowanie i wpadniesz na mnie i ci rozjebie ten twój pusty, kurwa, łeb. Najman, nie zakrzywiaj rzeczywistości. Akurat jeżeli już, no to mówimy tu o kontrakcie. Federacji, to był federacji pomysł co do walki 2 na 2, uważała... Co ty pierdolisz, uważała, nie kłam, kurwa, co nie kłam, ty pierdolisz, nie kłam, kurwa! A, został podpisany kontrakt, została złożona propozycja o walce 2 na 2. Tak jak słyszę te głosy, że ma wrócić, podpisałeś, kurwa, a wedle mojej oceny to są głosy z banku, kurwa. Nie sprowokujesz mnie. Podpisałeś taki sam kontrakt na walkę 2 na 2. Dobrze wiesz, że miała być walka ty z bombą przeciwko ja i mojej świętej pamięci syn. Więc nie martw się, do tej walki dojdzie. Naprawdę, nie martw się. Właśnie się kurwa martwię. No Marcin, właśnie się wrócimy do naszego tematu, natomiast Darek, moje pytanie było sprecyzowane do ciebie, bo ty wtedy zaproponowałeś w przyszłości starcie panu Jackowi, który właśnie tak średnio tego podszedł. Chciałem cię zapytać, czy dalej to jest twój cel, żeby właśnie gdzieś w tym turnieju trafić na Jacka, czy chciałbyś jeszcze z kimś innym zawalczyć? To znaczy, tu nie ma kurwa kogo ja chcę, no kurwa kogo wylosuję, z tym się będę napierdalał, czy to będzie Najman, czy to będzie wieloryb, szczur, kurwa, czy koń, koło chuja mi to lata, wszystkich ich rozjebie, kurwa. Ale
Ale... Adam Mickiewicz. Ale chwila. Muszę wam coś powiedzieć. Jest lepszy od Mickiewicza. Cicho teraz. Siedź cicho chwila. Transporter nie pierdol. A na jednej kanapie są, może się będzie dziać. Muszę wam coś powiedzieć, że jestem po dwóch walkach, ciężkich dwóch walkach. Niektórzy tu deprecjonizują, że ja kurwa z Ludwiczkiem nie wygrałem słusznie, czy coś takiego. To może Ludwiczek coś powiesz, coś na ten temat? Nie wiem, coś trochę o tej walce. Walka była dosyć bliska, ja jestem takiego zdania. Wygrałeś oczywiście. Nie. Darek wygrał, punktował mnie bardzo precyzyjnie, ja mało oddawałem ciosów. Robiłem presję, ale miałem za mało umiejętności wtedy. Teraz kurwa do Nie chcę nawet mówić. Nie chcę nawet mówić, panowie. I teraz tak, no jestem po dwóch ciężkich walkach. Ostatnio walczyłem z pierzastą gęsią, kurwa, z chłopem 100-kilowym. No wygrałem, wiadomo, no musiałem wygrać, bo zrobiłem to, kurwa, dla was wszystkich. Ale tak jak mówię, gratulacje się należą też Natanowi, bo chłopak jest młody, kurwa, i naprawdę nie chciałbym, żebyście go, kurwa, hejtowali, bo może się chłopak pogubił, na pewno przemyśli sobie to teraz, wiadomo, kurwa, jest dla niego taka chwila refleksji. Niech przemyśli, niech nie pierdoli już o tych dietach i tak dalej, tylko niech się weźmie w końcu do roboty, bo z niego jest leń taki, że szkoda gadać. Super Mario, pytanie do ciebie tutaj w ogóle. Kanapa, chciałbyś powiedzieć underdogów. Siemanko wszystkim, kochani. Słuchajcie, ja chciałem skorzystać z okazji. No faworytem tego Grand Prix jestem oczywiście ja i oczywiście Marcinek, mam dla ciebie prezent. Pozwolisz, że wstanę, pozwolicie. Ale zapraszamy, macie Marcinek, dla siebie. Ale zastanowiłeś się dwa razy. Marcinek, zastanowiłem się. Słuchajcie, mam prezent dla Marcinka. Z racji, że mnie zaszokowałeś tą zbroją i w ogóle jesteś królem, więc mam dla ciebie, Marcinek, super prezent. Korona, w końcu jesteś królem. I berło. I mam nadzieję, że się spotkamy w finale i będziemy walczyć. Piąteczka. Ależ tutaj mamy wykaz szacunku, pokaz. Super Mario. Nie, słuchajcie, czyli ja, poczekaj, Lew. Tak. Że ciebie by dojebał ten pizdzieć, ten grzybek z tej bajki Super Mario, kurwa. Darek, ty nie bądź taki pewny siebie jeszcze za bardzo, rozumiesz? Poczekaj, słuchajcie. Zawsze jestem pewny. Dobrze, krzyczeć to ja też umiem, Daro. Pytanie do szalonego reportera, ponieważ jesteś wywoływany przez Jacka Morańskiego do tablicy, który chciałby na ciebie trafić w pierwszej rundzie. To ostatnio powiedzieli, że ty nie chcesz z nim walczyć. Czy to się już zmieniło, czy jeżeli wylosujesz, to normalnie wyjdziesz do walki, bo w zapisach kontraktowych nie ma czegoś takiego jak ominięcie jednego rywala. Mieliśmy o tym dzisiaj nie rozmawiać, ale jak wywołałeś temat, wiesz co, mi koło chuja lata, że ja jego. Mi chodzi bardziej o to, że ja cały czas mówiłem, że nie wezmę walki. Chodzi mi o moich widzów, moich odbiorców, bo cały czas stawiam tą rację, że nie wezmę z Jackiem walki. Uważam, że udział w turnieju, w którym jest Jacek, nie jest tym samym, co wzięcie walki, ale wiem, że część ludzi może to, wiesz, odbierać taką pokrętną logikę, że a, miałeś, nie miałeś to. Dlatego tak jakby rozmawiałem z federacją, ale myślę, że... A można krótko powiedzieć, tylko krowa nie zmienia zdania. To, mogę to zmienić, ja ci powiem, że... Ja Jacka przeprocowałem, nie wiem dlaczego myśmy robili z niego jakiegoś, kurwa, księcia zła. To jest starszy pan, kurwa, przygłupawy, kurwa, któremu się pomieszało w głowie i tyle. I tak trzeba traktować, no do tych fightów, okej. Okay. No ale to nie ma co robić. Ja powiem taką historię, bo ja tak mówię, nie wezmę tej walki z Jackiem, nie, no po co, obiecałem sobie. I po ostatniej walce na High League'u ja się w ogóle czułem, kurwa, bardzo źle, wszystkie choroby mnie miałem doła. I jeszcze mówię, kurwa, i federacja wtedy mnie pytała, czy wezmę, czy to, on będzie w tym turnieju. Ja tak się zastanawiałem i, kurwa, wiesz, po wszystkich chorobach jeszcze coś mi zaczęło tu tak, kurwa, smyrać. Ja mówię, no ja pierdolę, idę do lustra, ja tak zdejmuję gacie, patrzę, a to mi Jacek Murański koło chuja lata. I ja tak zrozumiałem, o co chodzi, to nie ma się co, kurwa, przejmować. Ja pierdolę, se jest, to se jest, gada ze swoje pierdoły. To myśmy zaczęli robić, on to powiedział, to dziecko tam, to jebać, niech se, kurwa, gada. Chłopie, on pierdoli, tu sprawa, nie ma w prokuraturze sprawy, złoty wór, zielony wór. No on, co on mówił, nic się nie sprawdziło, więc generalnie już teraz to trochę inaczej traktuję. Nie jest w stanie mnie jakby dotknąć, ja się nie denerwuję na jego wypowiedzi. Ja już mam totalnie wyjebane, ten człowiek nie jest w stanie nic zrobić. Niech sobie tam, kurwa, dziamga, co sobie chce w tym, kurwa, wałczu, wie. Czyli na przykład dostajecie w losowaniu walkę numer 1 i rozumiem, że normalnie wychodzisz i 17 czerwca w Krakowie walczysz z Jackiem Murańskim. Pewnie tak, aczkolwiek teraz miałem rozmowę myśmy coś tam z włodarzami federacji na ten temat rozmawiali, ale ja troszeczkę też przepracowałem tego Jacka, mam trochę inne zdanie. Ale teraz rozmawialiśmy przed panelem i mamy tą rozmowę zakończyć raczej tak, jak mówisz, ale pozwolicie, że taki statement jeszcze po dokończeniu rozmowy wydamy, ale raczej pewnie tak, bo to zostanie odebrane, że ja się, kurwa, no gdzieś się go bać, zobacz, kurwa, siedzi bidne, to ledwo na scenę weszło. No bez przesady, mi chodziło nie o niego, mi chodziło o moich widzów, wiesz, o co chodzi. Jak cały czas mówię, że nie wezmę z pewnych powodów, to mi jest po prostu jakby głupio z siebie zrobić zupę mordę, ale no kurwa, wiesz, o co chodzi. Zresztą, słuchaj,
Nie wiem, czy ja powinienem z nim rozmawiać, bo przecież pozew do prokuratury dał na mnie, więc kurwa, nie wiem, cokolwiek powiem, może być wykorzystane przeciwko mnie. W każdej chwili. Adwokat mi powiedział, że rozmawiać z tym panem. Przecież to jest prawilniak, rozumiesz, ten taki sztywniak, co ten człowiek. I poszedł pozew do prokuratury. Ale to nie tylko ciebie, tego redaktora. Więc ja dziękuję. Panowie, damy odpowiedzieć, bo tu dużo bardzo słów padło wobec Jacka. Jak się do tego odniesiesz, Jacku? Już krótko, nie poszedłem pozew do prokuratury, tylko za nazwanie mnie filmem publicznie wobec milionów osób otrzymałeś prywatny akt oskarżenia. A do kogo miałem to adresować? Do listonosza? Gdzie miałem szukać sprawiedliwości? I teraz będziesz musiał to potwierdzić, to co powiedziałeś, albo Jacek, temu... Jacek, na konferencji Fejmu 10 nazwałeś tańcule sodomitą. Debilu, powiedz mi, kiedy widziałeś, bo sodomita to jest uprawiający seks ze zwierzętami. Kiedy widziałeś Arkadiusza Tańcule, zamieszkałego w Krakowie, jak kurwa uprawia seks ze zwierzętami? Bo są twoje słowa. Więc kurwa, najpierw spójrz na siebie i skądś pierdolisz. Bo ty to powiedziałeś najpierw, kurwa, prywatnie, więc skądś, bo to jest, kurwa, moralność Murańskiego. Murański może, a na Murańskiego nie wolno. Odpowiedź Jacka Murańskiego, Tomek, podajmy odpowiedź. O chuja mi lata jego odpowiedź. Podsumowując. Ludzie chcą usłyszeć. Podsumowując, to, co powiedziałeś, ocierniając mnie przed milionami, powtórzysz przed sądem pod przysięgą. Potwierdzisz albo zaprzeczysz. Jeżeli potwierdzisz, to rozumiem, że na świadka przyprowadzisz Konrada Niewolskiego. No. On ciebie, a ty jego. Nie ma innej osoby, która by te brednie jeszcze publikowała. Oprócz siebie i niego. A co do zasady, ty mnie z kimś pomyliłeś. Ej, oszuście, ty mnie z kimś pomyliłeś. Ty jesteś tu największym oszustem, bo od roku próbujesz nam wmówić, że ty się pić umiesz, kurwa. No. Tu nie ma większego oszusta od ciebie, no i kurwa. Super. Jaki oszust? Od roku pierdolisz, że każdą walkę wygrasz, chłopia, wpierdol, dostajesz, ciosu nie zadajesz, kurwa. Tu jest jeden, jedyny oszust, kurwa, i siedzi tu. A co do tego, co na początku. Jaki, kurwa. Co do tego, co napocząłeś o tym prawilniactwie, ty mnie z kimś mylisz, bo... Panie Jacku, tylko proszę trochę głośniej, bo Tomek mówi... Nie ma siły, kurwa, siedzi przez znaczek i zmiętolony, kurwa. Co do tego, co napocząłeś o tym prawilniactwie, ty mnie z kimś mylisz, bo ja całe życie byłem uczciwym przedsiębiorcą, a ty, oszuście, wyrabiałeś się na kręceniu wałków na ludziach. Tak, dokładnie za to siedziałeś. A ja od 92 roku prowadzę działalność gospodarczą, więc kompletnie mnie z kimś pomyliłeś, co do tego, co powiedziałeś. Wiecie co, to jest tak żenujące, to co mówi ta stara gangrena, że tego się po prostu nie da słuchać. Nie, no. Kurwa, w pierdlu dwa razy siedział za friką, no. Ale myślę, na ciebie, dresiarzu, który ściągał od ludzi pieniądze w latach 90. jeszcze przyjdzie czas. To na ciebie sobie jeszcze zostawię. Czas na razie mam mam na radarze brudny, śmierdzący dresior talionowy, który ściągał od ludzi pieniądze w Częstochowie. Słuchaj. Od przedsiębiorców, żeby było. Także zostawmy sobie tę niespodziankę i te rodziny, bo ty tak jesteś rodzinny. I te rodziny, od których ściągałeś pieniądze, przyprowadzimy tutaj i to będzie na kolejną sprawę. Sprawie dla reportera, to jest jedno. Ty stara gangreno, żadnej był człowiek, który powiedział, co mu zrobiłeś. Ty łajdaku jeden, a to już, ty kurwa łotrze jeden. To już ci wyjaśnię. Był ten człowiek i powiedział, że takiego zbira, kurwa, na oczy nie widział. Tak. Ty zbirze jeden. Teraz ta sprawa... Przypadkowo go zamknęli, kurwa. Spokojcie, ja nie będę między tymi... Bardzo dobrze. Chwila, nie, dobrze, tylko ja skończę, dobra? Proszę bardzo. Więc o tym, co napomknąłeś w sprawie dla reportera, ta sprawa jest w tej chwili jako wznowienie w prokuraturze krajowej. A ten niewinny... Tak samo jak sprawa Nitra jest w prokuraturze, wiesz, już nagrał. I te dokładnie tak. I tego wróble mu ćwierkają, wie, wróble, bądź mu teraz ćwierka. Ta sprawa o wznowienie mojego procesu z tym Henrykiem Kasprzakiem jest procedowana jako wniosek wznowieniowy w prokuraturze krajowej, a ten, jak to powiedziałeś, ofiara, tak, i ten, który nazwa mnie łajdakiem, chowa się na razie skutecznie za niepoczytalnością. W tej chwili sąd wyznaczył na 27 maja, albo się mylę, na przyszły tydzień wyznaczył termin na zbadanie go przez psychiatrę. A co do teraz, co tamten napomknął, co do Nitra? Oczywiście w prokuraturze okręgowej we Wrocławiu pod nadzorem zastępcy prokuratora pana Pawła Nawary toczy się takie postępowanie w sprawie Nitra. Dokładnie o te paragrafy, między innymi 202, paragraf 3, o których mówiłem. Jacku, nie ma Nitra. Aktualnie, ale napomknął, to trzeba było jemu powiedzieć, a nie teraz mnie stopować. Dobrze, ale nie ciągnijmy tego tematu. Aktualnie procesującym tą sprawę jest to już trzeci prokurator Wrocław Fabryczna. Skupmy się w tym momencie. Pan Klaudynow, tyle w tej sprawie. Dobrze, tyle w tym temacie. A co do gościa z antyfaktów, Jacku, sekundka, po prostu proszę. Źle zadał pytanie pani prokurator, odpowiedziała mu zgodnie ze stanem faktycznym, ale jak źle zada w tej chwili z powołaniem się na sygnaturę na te osoby, to otrzyma... To ludzie już wiedzą z wywiadu. Natomiast moi drodzy, czy wy byście chcieli zobaczyć face to face Jacka Murańskiego z szalonym reporterem? Myślę, że póki są emocje, to zapraszam, będzie tych face to face'ów dużo. Jebnij mu!
taka walka może się wydarzyć już w pierwszej rundzie turnieju. I wiem, że Jacek Murański marzy o niej jako żadnej innej. Jakieś słowa twarzą w twarz, panowie? On jest dla mnie neutralny, tylko wareczka mu lata z nerwów. Tik masz. Chcesz mnie? Tak. Mam żonę, przepraszam. Chcę ciebie. Mam żonę. Chcę ciebie. Tylko w ten sposób można to załatwić publicznie. Ja pierdolę. Zastanowię się, Jacku. Także próbowałeś kręcić, oszukiwać, chyba się nie wywiniesz, no. Nie wywiniesz. No nie wywiniesz. A niech ludzie zdecydują. Jacek Murański, szalony reporter, ale to nie jedyna walka, którą chcecie, więc zapraszam. Marcin, stajecie przodem. Znaczy, jak mam stanąć z nim, to mu wyjebię w zęby. No nie róbmy tego, bo naprawdę mu zapierdolę. No. Marcin, ale to jest turniej, możesz trafić. Ty chcesz trafić na Jacka Murańskiego. Ale jak więc... z nim stanę na mecz, to mu zapierdolę teraz i dawaj, nie będzie Marcin, turniej. Powstrzymaj się chcą. I dawaj, zróbmy Marcin. Face to face. Powiedziałem, co zrobię, jak stanę. Dobrze, to ja mam pytanie. Oni zachęć sami decydują. Go. Czy chcielibyście face to face Marcin Najman i Jacek Murański? Panowie, robimy to dla ludzi. Jeżeli chcecie, to zapraszam teraz, stańcie. Czy żaden z was nie chce? Zaraz tej walki nie będzie, skasujemy, bo ja mu wyjebię w zęby. Rozumiecie to czy nie? Ale Jacek Murański się z tego śmieje. Jacek się śmieje. Nie boisz się tych gruźb? Marcin, wytrzymaj. Ale tych gruźb bało się bardzo wiele osób w Częstochowie w latach 90. Gdy ściągał pieniądze od przedsiębiorców. Dobrze, żeby wam pokazać w takim razie, jakie tutaj warunki fizyczne, zawodnicy mają zupełnie inne, zapraszam Japczan oraz Super Mario. Ile ważysz? 88. To, chuja. 115. Ludwiczek kontra Najman, pojedynek marzeń. To się może wydarzyć. Trzymajcie Ludwika, bo on się nie powstrzyma. Będziesz zniszczony. Spoko. Ochłoń. Lizak i szalony reporter. Przepraszam, Darole. Z Jackiem Murańskim. Ale dobrze, stańcie. I to jest to, ponieważ ten młody dżentelmen waży 65 kg, ale jest wyższy od połowy osób. Tak. Jest wyższy niż myślałem. Więc Darolew kontra Lizak, to też może się wydarzyć. O. Pierwszy raz widzę Darka, który nie dymi do zawodnika na face to face. Nie ma powodu. Dajcie mnie do Jeden Darka, team. Bo bruryja już. Po prostu go kocham. Super Mario się domaga face to face'a z Darkiem. Już tu bruryja jako parę, to dawaj go. Zajeb mu Darek. Chodź Super Mario w takim razie. To jest właśnie piękne dzisiaj, że w Grand Prix każdy może być z każdym. Kto jest tutaj groźny? Dawaj Daro! O, grubo będzie. Ryki, lwie! Bliżej, panowie, bliżej! Daro, zastygłeś? No darłeś ryja tam. Dawaj. Teraz tu powiedz coś, Dareczku. Każdy z was ma swój notes z nazwiskami wszystkich zawodników. Poproszę, z ksywami, nazwiskami, żeby każdy z was wyciągnął tę kartkę i ją tak podłączył do tego notesu zawodnika, z którym najbardziej chcecie zawalczyć na tym turnieju. W pierwszej rundzie, jeżeli to od was by zależało. A więc Marcin Najman z Muranem. Japczan? Japczan, pokaż. Japczan, pokaż podkładkę. Z Ludwiczkiem. Lizak z Japczanem, Jacek Murański z szalonym reporterem, Darolew z szalonym reporterem, z którym siedzi w tym momencie, o, to będzie trzeba zobaczyć, no, Tomek z Ludwiczkiem, czyli wychodzi na to, że co, liczysz na to, że będzie łatwizna, o, Ludwiczek chciałby Murana, a w tym momencie widzimy, że Super Mario chciałby Daro Lwa. Chciałbym, żeby każdy z was wybrał osobę najmocniejszą oprócz ciebie samego. Ręce w górę, no i Ludwiczek u Najmana. Proszę bardzo, Najman u trzymamy, Japczana. Trzymamy u góry, ponieważ są zbliżenia na was. Muran. Tak, stary Muran pokazuje Lizaka, natomiast Muran... Lizak pokazuje Jacka Murańskiego. Piękna sprawa. Japczan, proszę, pokaż. Marcin Najman. No stary, jak tak beznadziejnie pokazujesz, to co ci poradzimy, no? No, no proszę, pokazuje. Lizak oraz Marcin Najman zdecydowanie najczęściej ze wszystkich. Jeżeli nie dojdzie do walki mojej ze starym Murańskim w pierwszej rundzie, to do tej walki już pewnie nie dojdzie nigdy, bo on nie wygra z nikim. On dostanie w pierdol i odpadnie. I tyle, no także trzymajmy kciuki za to losowanie, żebym tą starą gangrenę dorwał już w pierwszej rundzie. To w takim wypadku, posłuchajcie, Marcin, ja bardzo cię o to proszę, jeżeli masz rację,
Jeżeli do tej walki miałoby nigdy nie dojść, to myślę, że ludzie zasługują obejrzeć face to face. Więc Marcin, proszę powstrzymaj swoje wszelkie żądze, powstrzymaj no, ale nie, swoje... Nie, no ale posłuchajcie, no, ale bądźmy poważni. Skurwiel obrażał mi dziecko. Ale co ty bredzisz? Powiedziałem, ale co ty bredzisz, kłamco? Powiedziałem, że strzelasz ślepakami. To, że wziąłeś to do siebie... Ej, bo to, że se założyłeś kurwa ten blasz, to nie znaczy, że nie mogę ale wyjebać. Ale przestań powielać kurwa. Kłamstwa. Ja tu pierdolę. Zamknij te ryj, kurwa. Przestań powielać kłamstwa. Zamknij te ryj, powiedziałem. Przestań powielać... Przestań, ej. Przestań powielać kłamstwa, ty. Mamy nowego króla. Król Lew! Marszu obrażał, ja pamiętam. Simba. No teraz jest Król Lew, panowie, rzeczywiście. Mamy od tego ochronę, żebyście mogli stanąć metr od siebie i nie wyprowadzając ciosu, spojrzeć sobie w oczy. Publika, czy wy tego chcecie? Tak! Zróbmy to dla nich, oni są tutaj właśnie dla was. Jest gotowy Jacek Murański oraz Marcin Najman. I zobaczmy to. Odwróćmy się, a dobra. Odwróćmy się, panie Jacku. I face! O kurwa! O ja! Nie widziałem, kurwa! Telefon zepsułem. Bardzo mnie zabolało. Ja nie widziałem! Ty rolo, ty śmietniku! Tak mnie zabolało, ale mnie rozśmieszyłeś. To wszystko? To wszystko? To był blask, rolo, bezczelna! No to wykorzystałeś twoją szansę. Następną będziesz miał w drugiej rundzie albo w trzeciej. A więc panie i panowie, a już w kolejnym odcinku Wieczorynki. Nie, moi drodzy, dziękujemy wam bardzo serdecznie. To jest przepotężny panel Grand Prix. Na kolejnej konferencji poznamy konkretne zestawienia. Partyzanta? A w tym momencie, dobrze, dobrze. Ja mówiłem, że ci zajebie, ty ojej, jako partyzanta. Ojej, ojej. Dostałeś plaszczaka, takiego, ojej, ojej. Na jakiego zasługujesz, jak taki szmatławiec. Ale jakby mnie zabolało, to byś się nosił. To nie chodzi o pół, chodzi o fakt. To byś się nosił jeszcze z 10 lat. Jak ci wyjebie w zęby, to się nie obudzisz. Tak, właśnie poczułem. Ty w śmietniku, ty w ogóle ciosu nie masz, ty kurwa. Ty do Adamka. Powiem ci tak, zamarzyłeś sobie górala, będziesz miał górala, a on pochodzi z Gilowic, moi dziadkowie pochodzą, mój tata pochodzi z Sopotni Małej, to jest tylko 15 kilometrów. I ja tak czuję, że zamarzyłeś sobie górala, będziesz miał górala. Ale ty, Leszczu, nie masz ciosu, ty, jakbyś tym uderzył Adamka, to by, kurwa, no ja coś tam poczułem, coś tam spłynęło. Ty śmietniku! Dostałeś lepę, kurwa, jak ty śmietniku! Jak zwykły Leszcz barowy. Zobaczymy na slow motion, jaka była lepa. Lepę, kurwa, tą swoją śmieszną piątkę nacisnąłeś. Lepę na pysk. Napiąłeś się, wywaliłeś brzuszysko. Ten łeb, ty debil skończony. Tak. Drugiej szansy miał nie będziesz, ty śmietniku. Ty. 3 hours later. Mamy nie po to Darol Wa, żeby nie wystąpił z berłem na samym środku. Daro, zakończ Grand Prix. Króle! Pustka dopada mnie, przyszła tu sama. Mimo, że staram się nie zagrać chama, nie siedzieć w oparach, choć leczy się bania. Gdy jestem zły zaraz, one to baną, są twoje zachowania. Wiem, tego nie chciałaś, jak Tony Montana, choć nie będę udawać. Kim znowu stawać mam się?